Dzień dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy Dzień z Republiką. Niestety, dziś ten dzień rozpoczniemy od informacji tragicznych, które płyną do nas z Izraela. I tutaj przytoczę Państwu tę informację. W wyniku ataku Izraela na konwój humanitarny, konwój organizacji humanitarnej, to jest World Central Kitchen. To są wolontariusze, którzy po prostu w różnego rodzaju, w różnych krajach objętych wojną pomagają w kuchni, obierają warzywa, gotują, na tym polega ta praca. Zginęli. Zginęło 7 osób, w tym Polak, także polski paszport został na miejscu odnaleziony przez służby. Wiemy, że Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat w tej sprawie. Na miejscu jest nasz reporter Michał Jelonek. Dzień dobry, Michale. Michale, pytanie, co udało Ci się ustalić w tej sprawie? Czy wiemy już coś więcej? Dzień dobry, Michał. W tym ataku w strefie Gazy zginęło 7 pracowników, wolontariuszy organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Niestety wśród tych 7 wolontariuszy był także obywatel Polski. Zginęli także obywatele Australii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, a także jedna osoba z paszportem amerykańsko-kanadyjskim. My oczywiście skupiamy się na tym niestety wątku polskim. Strona polska, jak przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński, zwróciła się do strony izraelskiej z prośbą o wyjaśnienia. Czekamy na reakcję oczywiście strony izraelskiej. Armia Izraela wydała komunikat, że trwają czynności, postępowanie, które ma wyjaśnić przebieg tego tragicznego zdarzenia w północnej części strefy Gazy. To, co wydarzyło się dzisiaj, to pokłosie trwającej wojny Izraela z Hamasem w strefie Gazy. Ta wojna przynosi ofiary i dziś niestety jedną z tych ofiar jest polski obywatel. Mhm. Bardzo Ci dziękuję, Michale, za tę relację. To był Michał Jelonek sprzed siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Raz jeszcze dziękuję, Michale. Do tych relacji będziemy wracać. A teraz już czas na naszego pierwszego gościa, doskonale Państwu znany, Mateusz Wyrwich, publicysta, tygodnik Niedziela. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie redaktorze, no witam poświątecznie. Niestety, no tutaj do nas z Izraela płyną niezbyt pozytywne wieści, jeśli chodzi o mimo tego okresu świątecznego. Od wczoraj już też rozmawialiśmy na ten temat na antenie telewizji Republika. Wraca 5% VAT na żywność, na artykuły spożywcze podstawowej potrzeby, więc prawdopodobnie już dziś ten wzrost cen odczujemy w sklepach, ponieważ oczywiście wczoraj, poniedziałek wielkanocny, wszystkich sklepy były zamknięte. No właśnie, czy myśli pan, że to już dziś, że Polacy te ceny odczują we własnych portfelach? Proszę pani, no ja mam takie wrażenie, chodząc po sklepach, robiąc zakupy, że to już było wczoraj, a nie dziś. A dziś to będzie jeszcze bardziej. Sądzę, że to będzie nie 5%, a 8% czy 9%, ponieważ niestety odnoszę wrażenie, że zarówno sklepy sieciowe, wielkie sklepy, jak i bazarki mają sprzedawców, którzy są, mają taką jakby, odnoszę wrażenie, naturę pazerną, co nie jest piękną cechą, wydaje się, człowieka. Oni oczywiście weryfikują to na przestrzeni, powiedzmy sobie, tygodnia czy 2 tygodni, bo ludzie zaczną coraz mniej kupować. W związku z tym te ceny będą wracały, myślę, do jakichś takich pierwotnych, ale wydaje mi się, że to odczujemy w sposób absolutnie, że tak powiem, punkt, czyli głównie ludzie, którzy mają średnie zarobki, czy ja już nie mówię o emerytach, którzy mają niskie emerytury, czy średnie emerytury, po prostu to odczują, myślę, że będą mi kupowali. Być może, że to jest taki kolejny z ruchów tego neokomunistycznego rządu, czy tam neoliberalnego, jakbyśmy popatrzyli. No takiego jakby przyduszania polskiego narodu. To ciekawe zresztą wprowadzenie tego PIT-u, tego, przepraszam, tej kwoty 5%, to taka próba, wydaje mi się,
może zdać się dzisiaj dziwne, ale powrotu do komunizmu. Mianowicie to jest jest dużo, ale nie będzie nas stać na to, żebyśmy mogli kupować. Panie redaktorze, czyli reasumując ten temat, bo za chwilę jeszcze przejdziemy do kolejnego tematu, krótko. Pana zdaniem Polacy odczują te ceny i skutkiem tego, że po prostu będzie to, że będziemy kupować po prostu mniej, że trzeba będzie, mówiąc kolokwialnie, zacisnąć pasa? Oczywiście, że tak, tym bardziej, że wie pani, że są przewidziane kolejne podwyżki i one, jeśli na przykład energia elektryczna zostanie w sposób radykalnie podwyższony, to na wszystko, na wszelkie produkty się rzuci, na podwyżki, nie wiem, jak ktoś będzie chciał jechać taksówką, taksówek, na podwyżki różnego rodzaju usług. No przecież ludzie płacą za prąd wszędzie, jesteśmy tym prądem obładnięci, tą energią, mamy w sobie mało tej energii, w związku z tym korzystamy z elektrycznej. No i mówiąc pół żartem, pół serio, oczywiście wszyscy korzystamy. No tak na dobrą sprawę, dzisiaj gdybyśmy się chcieli przenieść nawet w wcześniejszą epokę, to świeczki są droższe niż energia elektryczna. No tak czy siak musimy płacić albo po prostu chodzić spać z kurami, mówiąc przysłowiowo. No ale po prostu to będzie, myślę, dość radykalne obniżenie poziomu życia Polaków i chyba towarzyszom z tej platformy oszustów o to chodzi. Panie redaktorze, 2 kwietnia 2005 roku to był dzień, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Godzina 21:37, śmierć papieża Polaka, śmierć Jana Pawła II i moment, w którym wszyscy Polacy się zjednoczyli, w którym większość Polaków mówiła jednym głosem, rzeczywiście doszło do tej jedności narodowej, do tego zjednoczenia. I pytanie, co wydarzyło się po tym, co poszło nie tak, że doszło do tych sytuacji, które obserwowaliśmy w zeszłym roku, czyli ogromny atak, ogromny tak zwany hejt na papieża Polaka, na papieża Jana Pawła II i ostatecznie marsz w jego obronie. Ostatecznie trzeba było w rocznicę śmierci zorganizować marsz, żeby pokazać, że wielu Polaków cały czas stoi murem za Janem Pawłem II. Wie pani, ja nie byłem takim wielkim optymistą, jeśli chodzi o śmierć Jana Pawła i zjednoczenie polskiego narodu. Myślę, że częściowo takie, bardzo jestem nieufny wobec tego zjednoczenia, częściowo to było troszkę na pokaz, czego przykładem może być nie tylko zeszły rok, ale całkowicie uderzanie przez całe lata od śmierci Jana Pawła i testowanie, na ile Polacy sobie pozwolą na to, żeby opluwać papieża, żeby opluwać Kościół. Zrobię taką analogię do roku 1989, 81, 2, 3 i tak dalej. Lewica była blisko związana z Kościołem. Chodzili, klękali, manifestowali swoją jedność z Kościołem. I po prostu, kiedy przyszedł rok 89, zaczął się atak na Kościół. Rok 1990, mam tutaj na myśli środowiska takie, jak byśmy dzisiaj powiedzieli, Platformy Obywatelskiej, czy generalnie Lewicy. Powiem, taki symboliczny moment był, kiedyś grupa ludzi przyjechała z księdzem Jankowskim do Warszawy. Nie będę wymieniał do kogo, bo już ten człowiek nie żyje i w pewnym momencie ów człowiek pyta, a ten Klecha to co tu robi, prawda? I to nie jest takim jakimś żartobliwym tonie, zresztą w żadnym żartobliwym tonie nie należy w ten sposób mówić, ale taki oburzony, co on tu w ogóle robi. I myślę, że to jest taka tendencja, która jest przez cały czas związana z lewicą, z tymi ludźmi, którzy po prostu walczą przeciwko Kościołowi. No wchodzenie do Kościołów, robienie, zakłócanie mszy świętych. No niechby taka jedna czy druga postać weszła do przerwała, czy to modlitwy w synagodze, czy w meczecie, to byłaby krótsza już o głowę. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Tchórze wchodzą, bo wiedzą, że po prostu katolicy są miłosierni i pozwalają na to. Ale myślę, że to do czasu. Oczywiście nie grozi nam wojna religijna, ale wydaje mi się, że katolicy powinni bardziej jednak konsekwentnie bronić swojej wiary, bo to jest ważne. Jan Paweł II był nosicielem wartości, olbrzymich systemu wartości, absolutnie nielewackich. Panie redaktorze, i tutaj musimy postawić kropkę. Trzeba zwalczać go, wyszli z założenia towarzysze różni, radzieccy czy niemieccy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Mateusz Wyrwik, publicysta, tygodnik Niedziela, był moim i Państwa gościem. A już teraz czas na flash, czyli skrót najważniejszych informacji. Następnie profesor Tomasz Gross, politolog i rozmowa. Do zobaczenia.